Cześć, witam wszystkich na kanale Tata w domu i przechodząc od razu do rzeczy, powiem, że inspiracją do nakręcenia tego odcinka było jedno z Waszych pytań, gdzie brzmiało, po co mi separator magnetyczny w obiegu, skoro całość instalacji jest wykonana z rur PP. No faktycznie, cała instalacja jest wykonana z rur PP, nie licząc tych wszystkich elementów metalowych typu zawory chociażby. Niemniej jednak zdecydowałem się na tego typu rozwiązanie, ponieważ jak się okazuje, jest skuteczne. To, co teraz widzimy, to jest urobek w trzecim roku użytkowania systemu. No, są tutaj jakieś takie metalowe elementy, które wytrąciły się z całości obiegu i zastosowany tutaj magnes neodymowy mógł je po prostu wychwycić. Użyty tutaj magnes naprawdę trzyma mocno, ja dosyć sporo sił musiałem użyć, żeby te moje ulubione dziebągi od niego oderwać. Dodatkowo co roku dolewam tego płynu. Jego zadaniem jest jakby ułatwienie tym wszystkim elementom metalowym zebranie się tutaj właśnie w tym filtrze, tak żeby można je było po prostu od całości obiegu odseparować. To, co widzieliśmy, tak jak wspomniałem, było po trzecim sezonie. Naprawdę tego dużo było za pierwszym razem. Po pierwszym sezonie zebrało mi się tego tyle, że praktycznie w tym filtrze się nie mieściło. No stosunkowo w drugim sezonie było już mniej, no i teraz tyle, co widzieliście. Cała filozofia, dlaczego używam tego typu rozwiązania, moim zdaniem się to sprawdza, dlatego wszystkim serdecznie polecam. Dzięki za dzisiejszy odcinek. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnych produkcjach.